wojna została milcząco, czy nie milcząco, ale wypowiedziane Państwo mi mówi, ja już Ciebie nie będę strzec, Będzie i tak internetowa wojna obu obozów. W jednym rządzie i w, w jednym zakresie naprawdę zaskrzeczało bardzo fałszywie. To jest kompromitacja idei cyfryzacji. Mamy problem z lenistwem. Nie cyfryzujmy złego prawa. Szymon Palczewski, Cyber Defense 24. W naszym studio gościmy Annę Strażyńską, przewodniczącą Komitetu Technologii Kwantowych Krajowej Izby Gospodarczej oraz byłą minister cyfryzacji. Dzień dobry, pani minister. Dzień dobry. Czuje się pani bezpiecznie w sieci, obserwując to, co dzieje się dookoła obecnie? Tak, czuję się bezpiecznie w sieci. Z jednej strony dlatego, że wiem, jak dużo wysiłku jest wkładane w zabezpieczenia. A z drugiej strony, nie mam jeszcze przekonania, że mamy już w tej chwili do czynienia z pełną skalową cyberwojną. No właśnie, a wiele o tym się mówi pani minister w przestrzeni publicznej, że mamy cybernetyczną, zimną wojnę z Rosją i Białorusią. Bo powiedziałem, że takie pierwsze podjazdy, takie zaczepki, no to nie wymagają nawet udowadniania. One się po prostu dzieją na naszych oczach, ale. Działo się to już znacznie wcześniej. Może mniejsza była ta transparencja ze strony, powiedzmy, właścicieli tego procesu obronnego w Polsce, że bez potrzeby też nie nagłaśniano wszystkich dokonywanych ataków na infrastrukturę czy publiczną czy biznesową. Tym bardziej, że większość z nich była nieskuteczna. Kilka incydentów pamiętamy też z czasów, kiedy ja byłam w resorcie, ale to co do zasady jednak były incydenty o niewielkiej skali rażenia, skutecznie odparte. A my mamy naprawdę bardzo dobre te służby cyberbezpieczeństwa, zarówno w biznesie, jak i w sektorze publicznym. Więc patrząc na to tak w dłuższej perspektywie. Wstecz, ale i też na to, co się dzieje w tej chwili, ja się czuję bezpiecznie, ale również trzeba pamiętać, że to, czy ja się czuję bezpiecznie, to jest trochę bez znaczenia, ponieważ przede wszystkim ja mam kompetencje cyfrowe mhm. dość duże. Jestem w tej dziedzinie fachowcem. To pytanie byłoby znacznie ważniejsze, gdyby było postawione osobie, która jest takim przeciętnym użytkownikiem internetu albo nawet mm, może mniej niż przeciętnym i jeszcze na dokładkę wystraszonym, mającym właśnie małe kompetencje również w tych nawykach codziennych, nawykach cyberbezpieczeństwa, a dużą ufność, bo my do tej pory żyliśmy w takim świecie, gdzie ta ufność była dopuszczalna. Mogliśmy. Odbierać korespondencję, odbierać SMS -y, bez lęku, że przytrafi nam się coś takiego naprawdę bardzo złego, i też mogliśmy spokojnie funkcjonować na co dzień, nie martwiąc się o tym, czy infrastruktura krytyczna dla naszego codziennego bytowania jest atakowana, czy nie, bo to po prostu trochę było poza takim powszechnym wiedzą, świadomością. To, Pani zdaniem, jest to konieczne takie trąbienie o tych incydentach, że z roku na rok rosną, czy po prostu, no, czy jest to według Pani konieczne, taka otwartość i dzielenie się informacją, tyle i tyle incydentów, czy po prostu powinniśmy niektóre rzeczy przemilczeć, żeby nie, nie straszyć społeczeństwa? Ja jestem raczej zwolennikiem y, równoważenia strachu i korzyści, jako dwóch głównych argumentów, które do ludzi y, docierają. I tutaj strach to nie tylko jest przed cyberzagrożeniami, cyber które są związane z działaniami wrogimi ze strony innego państwa, ale ten strach się przydaje także w przypadku cyberprzestępczości zwykłej. Po prostu ostrożność jest bardzo wskazana, nadmiar zaufania niekoniecznie prowadzi w sieci do dobrych efektów, bo wokół nas są ludzie, którzy. Miewają złe intencje, i oni będą próbowali zarówno przechwytywać nasze dane, jak i pieniądze, wszystko co mamy względnie cennego. Również ten spokój międzynarodowy jest teraz tą cenną wartością, która jest regularnie burzona. Więc ja raczej bym była zwolennikiem informowania ludzi, w sposób oczywiście nie taki panikarski. Z jakimś, z jakimś straszeniem i budowaniem takiego poczucia totalnego zagrożenia, na które nie ma żadnej odpowiedzi, tylko z ustawicznym informowaniem, co możemy zrobić, żeby to zagrożenie w stosunku do nas osobiście ograniczyć, co robimy jako państwo, żeby ograniczyć je względem naszego państwa i co jeszcze możemy zrobić. Z budowaniem tej świadomości, że my jako użytkownicy telefonów komórkowych, a niektórzy mają po kilka mhm. numerów e, internetu i też przecież jesteśmy sieciowani wszędzie w pracy w domu, w domku letniskowym, w podróży, że jest, jesteśmy tymi najsłabszymi e, punktami całej sieci i całego systemu. Nie tylko jako urządzenia, o które często nie dbamy i technicznie ich nawet na poziomie minimum nie zabezpieczamy, ale też właśnie jako naiwniacy, którzy klikają bezmyślnie w każdy podesłany interesujący albo pełen pokus link. I to spowoduje, że z jednej strony ludzie będą ostrożniejsi, co jakby sumaryczny wysiłek będzie lepszy. A z drugiej strony będą yy, no, ten lęk zostanie prawidłowo adresowany mhm. we właściwym celu po prostu. Pani zdaniem w przestrzeni publicznej nadużywa się pojęcia wojna. Nie. W kontekście cyber, oczywiście. Nie, nie. Myślę, że trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że wojna się rozpoczęła i nawet jeżeli są to na razie tylko po prostu takie podjazdy, wypuszczanie wrogiego oddziału, który robi małą prowokację, to, to nie jest obojętne. To nie są strachy na lachy, tylko to są też testy mhm. tej naszej odporności i sposobu reagowania, bo. W cyberbezpieczeństwie y, zauważyłam, że bardzo się nie docenia, szczególnie u nas, tego nie rozumiem. Nie widzę też tych wątków w ogóle w pracach y, sektora publicznego, tego całego obszaru psychologicznego, który jest związany z zagrożeniami cyber. To Czyli wojna, ja jako podmiot ataku, mm -hmm. jak się zachowuję jak reaguję, co jakie kroki podejmuję, ale też. Ci, którzy w ten atak się bezwiednie włączają, którzy często włączają się także jako takie ośrodki wpływu, mm -hmm. agenci wpływu, nawet zdarza się, że i w dobrej intencji, żeby podkreślić wagę jakichś tematów, ale nie wiedzą, że są manipulowani. I ta chociażby podatność na manipulację, podatność na wciągnięcie w jakiś obszar. Działania sterowane przez nie wiadomo kogo, to wszystko są zagadnienia z pogranicza psychologii, których się w ogóle nie uwzględnia. Nie uczy się nas tej właśnie takiej cyberodporności, ale takiej wręcz cybertarczy. Zanim działam, pomyślę. Mhm. Ta wojna kognitywna cały czas się łączy z cyber. Tutaj nie można tego uniknąć w żaden sposób. Tak. To jest zdecydowanie połączenie. Pani minister, a jak pani definiuje pojęcie cyberwojny? Jak daleko jeszcze jesteśmy od tej cyberwojny w pani ocenie? Pełnoskalowej takiej? Tak. No tak, to ja za taki początek cyberwojny uznam atak na infrastrukturę fizyczną, który prze, przekształci się w fizyczne zagrożenie. Dla nawet tej niewielkiej grupy ludności, ale chodzi mi o atak na jakąś infrastrukturę bytową, komunalną, nie mówiąc oczywiście o krajowej czy wielkomiejskiej, ale obojętnie jak duża to będzie skala, w momencie kiedy zacznie to rzeczywiście zagrażać naszemu zdrowiu, dostępowi do podstawowych zasobów. No to nie będę miała wątpliwości, że wojna została milcząco, czy nie milcząco, ale wypowiedziana. Dzisiaj y, nie mamy wątpliwości, że wojna w ogóle już trwa i y, że ona ma pełnowymiarową skalę z racji chociażby tych prowokacyjnych różnych pożarów, mhm. które się dzieją. Bo to już nie jest atak pod tytułem buńczuczne przemówienia naszych wrogów za wschodniej granicy, tylko to już jest fizyczny, fizyczny atak na czyjeś dobro z dopuszczeniem tego, że może ponieść szkody także życie i zdrowie ludzi. Aby uniknąć tego typu zdarzeń w sieci, jak pani wspomniała, tych incydentów o charakterze krytycznym, Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski ogłosił cybertarczę wartą 3 miliardy złotych. Pani zdaniem to jest dobry kierunek, w którym powinniśmy iść? Ja jeszcze za mało o tej cybertarczy wiem, mm -hmm. bo i, i też trochę trzeba rządowi zwrócić uwagę na to, że yy, konsekwencja w przekazywaniu informacji musi być nieco większa, bo w ciągu dosłownie tygodnia mamy informację o 3 miliardach na cybertarczę i zarazem informacje o tym, że Ministerstwo Finansów rozważa wycofanie Funduszu Cyberbezpieczeństwa. Cyberbezpieczeństwa. Gdzie y, to finansowanie super specjalistów było od dawna jeszcze hmm, postulowane przez, również przeze mnie jeszcze zanim nawet byłem w Ministerstwie Cyfryzacji, jako sposób na to, żeby przyciągnąć te talenty do sektora publicznego i naprawdę. Budować trwałą cybertarczę. No I to w jednym, w jednym rządzie i w, jednej, w jednym zakresie naprawdę zaskrzeczało bardzo fałszywie po prostu te dwa komunikaty. A Fundusz Cyberbezpieczeństwa ma być jednym z filarów cybertarczy przecież. Właśnie, i no to jest pytanie, bo to być może za tym stwierdzeniem kryje się inny plan. Mhm. Czyli rzeczywiście jakaś inna formuła niż fundusz, ale bardzo dobrego finansowania tych zagadnień. Tylko, że nie dostaliśmy tej informacji, dostaliśmy tylko informację o tych wahaniach w Ministerstwie Finansów. I to dokładnie w momencie, kiedy Ministerstwo chce zrobić kolejne kroki po tych pierwszych krokach związanych z rozszerzeniem cyberobrony, nie tylko na rządowe instytucje inne niż resorty ministerstwa, ale też na jednostki samorządowe, co jest właśnie bardzo ważne z uwagi na te usługi komunalne, które tam są zlokalizowane i na znacznie mniejszy potencjał, który jest po stronie samorządowców, bo tam naprawdę samorządowcy nie mają z czego zapłacić specjalistom i zbudować prawdziwie, prawdziwej cyberochrony. Oczywiście tam jest potrzebna też, Cała masa standardów, nawet wspólnych produktów, które mogłyby służyć samorządom e, no, mającym mniejsze budżety i mniejsze umiejętności. No, ale ja rozumiem, że za pojęciem tej cybertarczy z takim gigantycznym budżetem 3 miliardowym stoi cała masa rozwiązań, o których jeszcze do, dokładnie nam nie powiedziano, ale że to za chwilę będzie. Komunikowane. Tutaj po prostu można to skonkludować w ten sposób, że nie ma dostatecznie dużych środków e, na ten cel. Mhm. Zawsze trzeba inwestować. Pani tu wspomniała o samorządach i właśnie też wicepremier Gawkowski mówi wprost, że tym miękkim podbrzuszem cyberbezpieczeństwa w Polsce są samorządy. Zgadza się pani z tą opinią? Miękkim podbrzuszem jesteśmy raczej my, jako obywatele, bo to mhm. tutaj jest najwięcej tego takiego no, luzu, a my, obywatele, jesteśmy też pracownikami i urzędnikami i w każdym z tych miejsc stanowimy y, punkt ryzyka, aczkolwiek oczywiście. Biorąc sumarycznie samorządy, to one są zdecydowanie niedoinwestowane w zakresie cyberbezpieczeństwa, i tutaj dobre kroki były podejmowane przez poprzedniego ministra cyfryzacji Janusza Cieszyńskiego. Tyle, że one nie rozwinęły się jeszcze tak dobrze, jak powinny, czyli cyberbezpieczna gmina, cyberbezpieczny samorząd, te programy, w których już. Wspierano szczególnie mniejsze jednostki samorządowe w tym, żeby do pewnego standardu cyberbezpieczeństwa doszły. No ale y, ciągle te zadania i te działania były jednak nie tak efektywne jak potrzeba, która za nimi stoi. Ja to zawsze mówię do pierwszej, większej katastrofy mhm. i naprawdę wtedy się całkowicie odmieni myślenie, tylko po co ma, mielibyśmy ją sobie na tę głowę sprowadzać? Tutaj y, rozsądne by było naprawdę w jak największym stopniu zabezpieczyć się. Przy czym też trzeba pamiętać, że sama cybertarcza w sensie dobrze. Opłacani pracownicy, super zabezpieczenia informatyczne, świetne komputery, oprogramowanie. To jest ciągle jeszcze za mało. My oprócz tego powinniśmy mieć bezpieczne sieci telekomunikacyjne, również dla celów rządowych, dla tych celów organów o specyficznych potrzebach i powinniśmy mieć co więcej procedury, jak coś się dzieje to naprawdę każdy musi jak małpa wiedzieć, że do tego się stosuje instrukcja A, nie myślę, realizuje. Kolejne kroki w tej instrukcji, jak najszybciej, żeby ograniczyć zmiany, ale żeby w ogóle powstały takie instrukcje i żeby one były kompletne, właśnie obejmowały samorząd, obejmowały i Ksińskiego, który... Jest, nie wiem, gdzieś na ulicy i widzi nieszablonowe nie zachowanie jakiegoś elementu infrastruktury, typu metro, nie wiem, drzwi w supermarkecie, to my musimy wiedzieć, co robić. Te instrukcje muszą być w ramach obrony cywilnej, też zejść pod strzechy, jak niegdyś poezja, ale taką mamy teraz poezję. Żeby wszyscy byli po prostu gotowi na działanie. Są jeszcze bardzo duże luki pod tym względem. Właśnie wspomniała Pani teraz o tych lukach. Czym trzeba byłoby się zająć w pierwszej kolejności Pani zdaniem? Jakby pani postawiła się teraz w roli pana wicepremiera, to od czego by pani zaczęła? Co jest priorytetem? No ja akurat y, mówiłam to jeszcze przed powołaniem nowego rządu już tak trochę gorzko patrząc na y, historię wyborów 15 października, jak y, wzięłam ze sobą dowód osobisty do y, komisji Wyborczej. Dlaczego? Dlatego że wiedziałam, że się M. obywatel wykrzaczy. I i rzeczywiście tak się stało, że oczywiście można było y, offline użyć go, ale gdzie człowiek wtedy hmm. zaczyna uruchamiać procesy myślowe, a tu kolejka stoi, a tu trzeba presja. głosować, presja czasu, nerwy i tak dalej. Niektórzy wychodzili z kolejki, bo nie wzięli ze sobą tego plastiku. Ja go miałam i sobie pomyślałam, dwa główne zadania to ustabilizowanie naszych kluczowych systemów, bo każda taka heca. Mm -hmm. To jest kompromitacja idei cyfryzacji w oczach ludzi, którzy mają takie nabożne myślenie o cyfryzacji, że to musi działać to jest takie tajemnicze i wspaniałe. I do końca nie akceptują tego, że niestety to są tylko algorytmy i one też się mogą wykrzaczyć. Ale im mniej będzie takich przygód, tym większa będzie szansa, że w przyszłości będziemy w stanie scyfryzować inne ważne procesy administracyjne czy państwowe. Więc stabilizacja, no i cyberbezpieczeństwo, szeroko pojęte tych kluczowych systemów, bo jak w szpitalu mm -hmm. się wydarza jakiś atak nieskutecznie odparty, tam są dane o wysokiej wrażliwości, i oczywiście trochę sobie nakręcamy w głowie tę wrażliwość, bo ostatecznie nie wykorzysta się tych danych do tego, żeby nas wszystkich masowo mhm. wybić. No, ale nasze dane Działa osobiste na działają tak, działają na wyobraźnię. Akademia sztuki wojennej. Mhm. Pap ostatnio. Pap, no ten ta heca z papem. Myślę, że tak. Z jednej strony fajnie odparta, bo tam jakieś procesy zadziałały mhm. i nie doszło do dystrybucji, ale samo to, że pojawiły się na serwisach takie mhm. informacje, to oznacza, że gdzieś ktoś właśnie wyczuł lukę personalną czy sprzętową i ją po prostu wykorzystał. I to są dwie rzeczy, gdzie powinniśmy zrobić taki absolutnie dogłębny audyt, y, stabilności i cyberbezpieczeństwo. I wtedy otwierają nam się różne możliwości. Po pierwsze, to zaufanie wzrasta. Można zacząć myśleć również o wyborach, a po drugie, y, też to poczucie bezpieczeństwa związane z rutynami pewnego rodzaju. No, ono zaczyna być bardziej powszechne. Znaczy, każdy, kto używa wtedy sprzętu czy aplikacji informatycznych, musi mieć wyuczone pewne zachowania, które sumują się na tę cybertarczę. I myślę, że to jest naprawdę taki warunek sine qua non, żeby ludzie zaczęli tej cyfryzacji ufać, a nie traktować ją jako słaby punkt. Z którego musimy się wycofać na z góry upatrzone pozycje, i, a zarazem, ponieważ rząd się przy tym upiera, to na pewno chce nas podsłuchiwać, tak. e, ingerować w nasze życie i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli jest taki podwójny, brak zaufania, no to trudno jest proponować nowe rozwiązania. No właśnie, wspomniała pani tutaj chociażby o e wyborach. I teraz, takie pytanie. Gdyby była teraz możliwość oddania głosu przez internet, zdecydowałaby się pani na taki krok? Teraz, w tej chwili. Tak. Powiedzmy, ogłosił, rząd ogłosił wprowadzenie możliwości głosowania przez internet, weryfikacja za pomocą obywatela. I czy pani minister idzie y, głosować tradycyjnie do urny, czy jednak loguje się przez internet i oddaje głos wirtualnie? To jest pytanie z gatunku tych prowokacyjnych. Yy, a ostatnio, jak patrzę na, w internecie, na LinkedInie, na y, komentarze ludzi, to wiem, że cokolwiek się powie, to będzie i tak internetowa wojna obu obozów, ale ja bym trochę od innej strony hmm. podeszła do tego zagadnienia. To bez wątpienia jest rozwiązanie, do którego powinniśmy zmierzać. Z czym za długo jestem. Urzędnikiem państwowym i szefem dużych instytucji, żeby podejmować takie decyzje pochopnie. Mm -hmm. Nie tylko z racji tego, że czuję, że są jakieś zagrożenia w cyberprzestrzeni, ale właśnie dlatego, że y, moim zdaniem takie przełomowe rozwiązania buduje się na, na podstawie zaufania społecznego. I Warto popatrzeć, jak to działo się, jak to, jak to zrobiono, ale też jak to się samo zadziało, na przykład w Estonii. Estonia mały kraj, uprawnionych do głosowania 900 tysięcy obywateli. Prace nad e-wyborami zostały podjęte w 2001 roku. W 2000 bodajże 5 roku. Pierwszy raz odbyły się wybory w drogą elektroniczną, czyli po mhm. czterech latach przygotowań i one, i to były 2% głosujących. Czyli klapa. I tak, i nie. 2% głosujących w wyborach wyłącznie samorządowych, mhm. czyli tak w naszej gradacji to można by było powiedzieć, no, nieprezydenckich, nieparlamentarnych, samorządowych, no to powiedzmy tolerancja na błąd jest większa. I wcześniej oczywiście oni ćwiczyli to na różnych budżetach obywatelskich i innych takich małych głosowaniach, plebiscytach, referendach i tego typu rzeczach. Ale te 2005 to był ten pierwszy moment. W 2011 roku były. Pierwsze wybory y, parlamentarne, w których liczba głosujących elektronicznie, czyli po 10 latach, przekroczyła 25%. No, no tak. <laughs> Jak na bardzo cyfrowy naród no, estoński, który powiedzieć. robi wszystko cyfrowo i w ogóle już zapomniał, do czego długopis służy. No, dokładnie to wynik powiedziałabym umiarkowany i pokazujący, że zaufanie społeczne jest problemem innym zupełnie niż technologia. A na jakim my jesteśmy poziomie w stosunku do Estonii? W 2023 roku, czyli po 22 latach od pierwszego go, mhm. 50% zostało przekroczone. Czyli widać, że ten proces... Dwa ważne wnioski. Wymaga czasu. Tu na, w naszych głowach, mm -hmm. nawet wymaga w międzyczasie ogromnej ilości testów, sprawdzeń, równoległego głosowania, zarówno elektronicznie, jak i papierowo, żeby zobaczyć, jakie są wyniki, jak bardzo mm -hmm. można doprowadzić do zniekształcenia. I moim zdaniem nigdy dość tych testów, Ty, testów cyberbezpieczeństwa, poprawek, po prostu to musi swoje odleżeć. Yy, I yy, druga rzecz, oprócz tego, że właśnie musi to po prostu potrwać, to yy, praca nad yy, tym obywatelskim, takim postawą obywatelską, że te yy, wybory cyfrowe, no to jest. Rozwiązanie, które warto stosować i które pozwoli nam na społeczne uczestnictwo w ważnym akcie. Bo u nas w październiku w zeszłym roku okazało się, że my nie mamy problemu z tym, że wybory nie są zcyfryzowane. My no. mamy problem z lenistwem. Jak ludzie już naprawdę mieli dosyć tego wszystkiego, co się działo przez to ostatnie poszli. lata, to poszli i potrafili oderwać pupę od. Grilla, krzesła i tak dalej. I ta społeczna mobilizacja pokazała, że problem lenistwa nie ma nic wspólnego z problemem naszych, naszej technologii. Zabezpieczenia w tej chwili już są tak dojrzałe, że naprawdę jest bardzo duża pewność, że to będą wybory bezpieczne, ale my to musimy pokazać. Ludzie to muszą zobaczyć zobaczyć, że cały proces Oddania głosu, weryfikacji, zliczania głosów, później ogłaszania wyników, że on jest cały cyfrowy i kontrolowany, że jest w pewien sposób transparentny, czyli jeżeli był jakiś kiks, to naprawdę go pokazujemy i do tego, by służyły te wybory równoległe, czyli oddajemy głosy w dwóch mhm. miejscach, ale liczy się wynik papierowy, ale porównujemy po pierwsze, czy były jakieś próby ingerencji, po drugie, gdzie były te próby ingerencji, na jakim etapie przetwarzania tych danych. I budujemy to zaufanie społeczne, gdzie społeczeństwo widzi, że to nie jest kwestia tego, że przyszedł jakiś minister i ma taką ideę fix albo modę, że wszystko cyfryzujemy, zaznaczę swój, świat w historii, swój ślad w historii świata, zrobię cyfrowe wybory, tylko że naprawdę. To jest przemyślane, to ma służyć wszystkim tym osobom, dla których ten akt wyborczy jest trudny z uwagi na zdrowie, mm. na, na dyslokację itd. itd. Wtedy by, by się też skończyły te wszystkie pielgrzymki wyborcze, co w tym roku mieliśmy bardzo dużo głosu, i tam, bo mm. tam trzeba pokonać przeciwnika nie? i się masowo ludzie przepisywali. Generalnie uważam, że, że trzeba to zacząć, bo jeżeli przeprowadzimy ten cały proces tak, jak on powinien być przeprowadzony, to my i tak do podjęcia ostatecznej decyzji mamy jeszcze bardzo dużo czasu i zawsze możemy się wycofać, stwierdzając na przykład, że do czasu kryptografii postkwantowej nie ma sensu w ogóle tych wolnych wyborów elektronicznych wprowadzać. A z drugiej strony, właśnie pozwólmy ludziom oswoić się, popatrzeć, jak to działa, zmierzyć się ze wszystkimi zagrożeniami. No, po prostu bądźmy ze społeczeństwem, a nie jakoś obok niego. To jest chyba kluczowe to, co Pani powiedziała aspekt społeczny. Bo przygotowując się do rozmowy z Panią, popytałem, powiedzmy, przeciętnych komarskich, mhm. co oni myślą w ogóle o głosowaniu przez Internet. No, to pojawiały się takie argumenty. No, przecież, jeżeli to będzie przez internet, to jak pub mogli, mogli schakować, to i systemy wyborcze schakują. E, albo jeżeli będę się logował przez internet, no to przecież służby mnie zinwigilują i będą wiedziały, na kogo głosowałem, na jaką partię, na jakiego człowieka. Tak. Więc e, do, to jest to, co pani wspomniała w poprzednim wątku, czyli to zaufanie do państwa, tak. do instytucji państwa i jego aparatu. My tego. Mamy na, my mamy to na bardzo niskim poziomie, mi się wydaje. To się jeszcze wiąże z tym, że my jakby bazę też kwestionujemy mhm. czyli w ogóle system prawa wyborczego w Polsce jest y, krytykowany z uwagi na utrwalanie takiego monobloku mhm. y, partyjnego takiego betonu, w którym siedzimy politycznie. Nie mają szansy żadne nowe ruchy, no bo mechanizmy finansowania to raz, dwa, system głosowania, y, który promuje partie, a nie osoby, to dwa. I to wszystko powoduje, że... Ja to zawsze mówię, nie cyfryzujmy złego prawa. Mhm. No jak się scyfryzuje złe prawo, to co najwyżej można mm, powiększyć katastrofę i tę społeczną obrzydliwość do tego. Mhm. A w momencie, gdybyśmy przeprowadzili i zakończyli dyskusję na temat tego, jak naprawdę chcemy urządzić to prawo wyborcze, jak w ogóle sobie wyobrażamy demokrację, to jest o wiele łatwiej mówić o tym, że państwo nas wysłuchało jako obywateli, zrobiło korekty, które są niezbędne do tego, żeby wyjść z objęć tych zwalczających się obozów. I my teraz dostaliśmy też narzędzia do użycia, żebyśmy mogli wykorzystywać je dla łatwiejszego głosowania. Więc, tych elementów, które się generalnie składają na wydarzenie, jako informatycy mówimy o wydarzeniach życiowych albo, zjawiska, albo zdarzeniach społecznych, które są nie punktami do tylko pewnego rodzaju łańcuchem wartości. Mhm. I zaczynając właśnie od przepisów prawa, kończąc na rozliczeniu aktu wyborczego, podaniu do publicznej wiadomości, uwzględnieniu sprzeciwów wyborczych, to wszystko jest pod obserwacją społeczną. I wystarczy, że jak gdzieś nie mamy do tego procesu zaufania w jednym punkcie, to cała reszta się kładzie. Mhm. Cyfryzacja tu jest w pewnym sensie no nie jest na pewno remedium, ale też nie jest wtedy naj, naszym największym problemem. Mówiąc wprost, jako Polacy, nie jesteśmy jeszcze gotowi na te e wybory. Tak, ale jesteśmy gotowi na to, żeby zacząć i że powinniśmy to zacząć naprawdę już, bo zajmie nam to 25 lat, y, patrząc na Estonię, mm. żeby osiągnąć ten połowiczny efekt. <grydy> Więc y, uważam, że. że tak trzeba zrobić, no i oczywiście tu jeszcze jest kwestia tego, czy naprawdę wszyscy muszą być cyfrowi, bo to prawo do bycia niecyfrowym dla tych, którzy są takimi cyfrowymi sceptykami mm -hmm. i dla tych, którzy po prostu już umiejętnościami nie dostają do, do tych wszystkich wyzwań, też powinno być przez państwo szanowane i też powinno być przez państwo uwzględniane i załatwiane w procesach y, administracyjnych, czyli jak ja jestem niecyfrowa, to na litość nie zmuszajcie mnie, żebym składała wniosek o wypis z gruntu, z rejestru gruntów m, cyfrowo, bo sobie mhm. z tym nie poradzę i moje prawa są w tym momencie naruszone. Tylko wystarczy, że pójdę do urzędu, powiem, chcę, chcę wypis z mojego rejestru gruntów i reszta to jest rola urzędnika, żeby mi to zrobił. A jeżeli jestem niepełnosprawna, to on przyjdzie do mnie i to załatwi. Mhm. Cyfryzacja uwolni też te moce przerobowe w urzędach, że już wszystko będzie robione w algorytmach i samo się będzie działo w pewnym sensie. No to urzędnicy nie muszą przecież tracić pracy z racji tego. Mogą się zająć właśnie takimi specyficznymi potrzebami i pokazać, że to państwo rzeczywiście jest w stanie się tym swoim obywatelem zaopiekować w takiej sytuacji. Dużo do zrobienia. Prostych rzeczy. Prostych rzeczy, ale musimy zacząć już teraz, jak pani powiedziała, krok po kroku dążyć do tego celu. Pozostając troszkę przy wyborach, za nami wybory do Europarlamentu, a przed nami 2025, czyli prezydencja Polski w Unii Europejskiej. Co pani by zarekomendowała polskiemu rządowi? Na co powinniśmy postawić w tej Unii? Prezydencja to jest w ogóle taki bardzo specyficzny okres, bo to nie oznacza, że to jest nasza okazja do przepychania własnych interesów. A tajemnicą poliszyny jest oczywiście, że wszyscy tak robią. No dokładnie. E, więc powinniśmy mieć też taki katalog rzeczy, które w tym czasie chcielibyśmy mm, dla Polski załatwić. I co powinniśmy załatwić? A chociażby powinniśmy załatwić nasze miejsce w tych ultranowoczesnych technologiach, jakimi są, bo tu w obszarze cyfryzacji się porusza, tak. jakimi są technologie kwantowe, ale powinniśmy też zbudować właśnie tę cyberodporność na poziomie europejskim i ustalić standardy, które... Umożliwią nam z kolei pracę nad europejską tożsamością tam w obszarze paszportu, w obszarze korzystania z danych medycznych, w całym w obszarze Unii Europejskiej. Wszystko to, co spowoduje, że tak jakby w ramach jednej wspólnoty państw, jak jednego państwa, będziemy mieli e, dostęp do wszystkich naszych danych dla e, różnych potrzeb życiowych, które mogą nas spotkać. To, co wprowadziła Unia Europejska, to jest jedno, jedną z najpiękniejszych idei, która się tak fantastycznie sprawdza dla młodego pokolenia, które się z tą ideą już urodziło, to jest ta swoboda przemieszczania się, podejmowania pracy i podejmowania działalności biznesowej. Tu po prostu brakuje tej kropki na D, tych europejskich dokumentów tożsamości, które będą cyfryzowane i pozwolą nam nie tylko poruszać się po całej Europie przez granice bez y, plastikowych dokumentów, bez noszenia przy sobie y, tych wszystkich różnych kart, ale. To nie tylko o tą fizyczną reprezentację dokumentu chodzi, tylko o to, czy, do czego on jest bramą. Mhm. Brama do wszystkich moich danych, brama do wszystkich moich spraw, brama do wszystkich moich interesów. Mogę ją załatwić wszędzie. Mogę być stałym rezydentem Szwajcarii i załatwiać swoje sprawy, które mam w Polsce, posługując się uniwersalną, europejską tożsamością z poziomu szwajcarskiego portalu, który mnie przepuszcza dalej. Do jakiejś sprawy, na przykład załatwienia, nie wiem, podwójnego opodatkowania, żeby od razu mieć dostęp do obu urzędów, negocjowania wysokości moich podatków. Tu robię inwestycje, tu płacę podatki, no połączmy to i spróbujmy mi ulżyć, żebym szybciej rosła, prawda? To Ileś tych rzeczy takich tych spraw takich e, ludzkich można by było w ten sposób e, realizować, A ale mamy, mamy doświadczenie w tym przecież. No jesteśmy prekursorem no, M obywatel moje ukochane dziecko, był zanim ktokolwiek w Komisji Europejskiej wpadł na pomysł ID, czyli tego mm -hmm. europejskiego ID, które w tej chwili jest. W zasadzie można powiedzieć uniwersalnym określeniem dla rozwiązań, wielu różnych rozwiązań krajowych. Tylko Pani myślisz, że na takie rozwiązanie ogólne europejskie wszystkie państwa się zgodzą? Tak, ja myślę, że to, my, to nie jest pierwsza rzecz, którą Komisja Europejska zaczerpnęła z polskich doświadczeń. Myśmy byli prekursorami w obecności blockchaina na europejskim rynku, i wcześniej mega ustawa o inwestycjach telekomunikacyjnych. Przyznam szczerze, że zerżnięta przeze mnie z francuskiej ustawy, ale rozpowszechnienie później w ramach aktów unijnych, zastosowanych w tej naszej ustawie, mechanizmów jeszcze mocniej dopracowanych niż te francuskie, rozpowszechnienie do wszystkich krajów europejskich na potrzeby inwestycji w szerokie pasmo no to był nasz prekursorski ruch, po prostu, i my naprawdę nie mamy się czego wstydzić. My tylko możemy Popracować nad tym, żeby szybciej prezentować i szybciej wciągać y, Komisję Europejską do takich fajnych inicjatyw. I tutaj jest jedna bardzo ważna rzecz, o której powiem na tle prezydencji, choć nie jako mhm. cel konkretnie prezydencji, y, a mianowicie my musimy popracować nad y, tak zwaną dyplomacją cyfrową, to znaczy nad dyplomacją w naszym obszarze, ale jest to bolączka wszystkich sektorów naszego rządu. My kompletnie nie potrafimy obsadzać stanowisk. Z czego to wynika, Pani zdaniem? Moim zdaniem z tu hmm. bo inaczej tego nie potrafię określić, ponieważ ten temat był tyle razy podnoszony i przeze mnie, i przez mojego zastępcę, jak jeszcze byłem w ministerstwie. Miałem e, zastępcę, który z jednej strony prowadził wszystkie międzynarodowe sprawy resortu, a z drugiej strony był pełnomocnikiem rządu do spraw jednolitego rynku cyfrowego. Czyli działał rzeczywiście mhm. na obszarze tego łączenia europejskich interesów w obszarze cyfryzacji. I ze zdrością patrzyliśmy i e, rozmawialiśmy z panem ministrem Schubertem o tym, że każde państwo po prostu łowi miejsca, w których wpływ na decyzje, wydarzenia będzie jak największy. Począwszy od dyrektoriatów mm -hmm. i stanowisk dyrektorskich, przez komisarzy oczywiście, ale też obsady w różnych e, takich jednostkach podległych, w międzynarodowych, nieunijnych. To samo. My jesteśmy naprawdę. E, oczywiście to jest mit, że płacimy większe składki niż wyjmujemy. Ale w pewnym sensie jest w tym niekorzyść, że płacimy gigantyczne składki do wielu instytucji i nigdy tam nie byliśmy żadnymi decydentami, mm -hmm. nawet na pozycji Wice. To są tylko nasze takie inicjatywy własne w niektórych resortach, że widzimy, że się zwalnia nie wiem, miejsce w Eutelsacie, mm -hmm. miejsce Witu i mówimy, dobra, wystawiamy swojego człowieka, a później musi się odbyć krótka walka. Ciężka, do krwi ostatniej, z rządem, żeby nam się pod tym podpisał mm. i poparł takie stanowisko. Teraz nie przyglądam się, jak to wygląda w tym obecnym naszym nowym rządzie, ale y, poprzednio była również z uwagi na relacje z y, Komisją Europejską, mm. ale było tak niedoceniane y, właśnie waga tych, y, te, tego obsadzania stanowisk że marnował się po prostu naprawdę gigantyczny kapitał w ten sposób, a z drugiej strony sposób, w jaki prezentowaliśmy nasze interesy w Unii, sposób prostacki czasem, agresywny, powodował, że urzędnicy, których już tam mieliśmy obsadzonych, mieli problem z przyznaniem się do tego, że są oddelegowani z Polski. I ja wiele razy słyszałem, jak urzędnik mówił, ja tu nie jestem Polakiem. Jestem urzędnikiem Unii Europejskiej. I ciężko było nawet ich zaprosić do przedstawicielstwa, żeby się spotkali i porozmawiali ze mną jako z ministrem o sprawach, które są dla nas ważne. No, bo niestety, to wszystko razem musi się sumować do pięknej jakości, a tych właśnie uszczerbków na jakości było zbyt wiele, żeby można było skutecznie prowadzić dyplomację i działania na szczeblu międzynarodowym. Na cyberseku właśnie pan wicepremier Gawkowski mówił, że ta cyberdyplomacja będzie jednym z punktów prezydencji Polski. No, trzymajmy kciuki, że coś się zmieni w tym, w tym zakresie w takim razie. Jeżeli byłoby znakomicie, naprawdę. Warto, warto się tym zająć. Przechodząc teraz płynnie do kolejnego tematu, Panie minister. E, zastrzega pani już swój PESEL? Tak, oczywiście, zaraz pierwszego dnia. Dlaczego? Bo poczułam, że państwo polskie powiedziało mi, przestaje chronić twoje, e, twoją własność i twoje dane, e, chroni się sama. Bo pewnie jak większość ludzi pozostawałam w takim przekonaniu, że jeżeli ja dokonałam wszelkich niezbędnych działań, żeby na przykład moje konto bankowe było bezpieczne, nie udostępniam żadnych kredensjali i tak dalej, nie zostawiam otwartego komputera i tak dalej, to jeżeli będzie uszczerbek na tym koncie wynikający z ataku cyberbezpieczeństwa czy z działalności przestępczej, cyberprzestępczej, to bank jest odpowiedzialny za moje pieniądze. Płacę mu ciężkie pieniądze za to, że się nimi opiekuje. No tak. <gry> no i nagle usłyszałam, nie, no, musisz zastrzec PESEL i dopiero wtedy będziesz bezpieczna, a to, że płacisz przy okazji Utrudnieniami związanymi z wycofaniem tego zastrzeżenia, jakbyś potrzebowała zrobić jakieś inne czynności, mhm. to że w pewnym sensie powstaje zagadnienie powiązania naszych danych z kartą SIM u operatora telekomunikacyjnego. To są koszty, które bez gadania muszę zapłacić, żeby się czuć bezpieczniej. Ja już nawet też poruszałam ten temat publicznie, bo nie jestem osobą, która nie ma pod tym względem doświadczenia. Myśmy wpuścili banki jako bramę cyfrową do e-usług, mhm. czyli ePUAP App i profil Zaufany dostępne za pośrednictwem kredensiali bankowych. Mhm. I to był świetny ruch na 500+, na wszystkie te usługi, które się zaczęły w czasie naszej kadencji błyskawicznie uruchamiać. Ludzie zaczęli łatwo z nich korzystać, bo co jak co, ale kredencjale do konta bankowego używamy często i pamiętamy. Ale wiedzieliśmy, że ceną tego ruchu będzie to, że w pewnym sensie zostanie wykształcony Nawyk i uzależnienie od banku, kolejny taki y, bloker, kolejny łańcuszek, który nas przykuwa do konkretnego banku. Zmiana już jest wtedy trudniejsza, mm -hmm. już te nawyki też powodują, że niechętnie myślimy o zmianie. I co więcej, y, ten sektor bankowy też się zaczął bardzo dobrze w tym wszystkim czuć. Zaczął oferować coraz więcej usług powiązanych. Zaczął też pracować nad węzł, komercyjnym węzłem tożsamości, który miał być otwartym węzłem dla całego biznesu współpracującym z publicznym, krajowym węzłem tożsamości. I nagle troszkę zaczęliśmy mieć poczucie, że stajemy się powoli zakładnikami banków, mhm. zakładnikami sektora finansowego który nam mówi, kto ma prawo do tego krajowego węzła komercyjnego się podłączyć, a zatem do jakich usług my będziemy mieli dostęp, który biznes do nas ma dostęp. I dla mnie to był taki sygnał, na który zresztą doskonale odpowiedziało ministerstwo w poprzedniej kadencji, budując dodatkową bramę dostępu do profilu zaufanego przez M-Obywatela, właśnie skanowanie tam kodu QR. To był taki sygnał, że to uzależnienie idzie za daleko. No i teraz patrzę, a tutaj zastrzeżenie PESEL-u jest tak ściśle związane z ofertą mojego operatora telekomunikacyjnego, że ja w zasadzie bez tego, tej karty SIM, to już potem jestem jak bez ręki, nie mm. mogę z własnych pieniędzy skorzystać. No i zacząłem się zastanawiać, czy to było niezbędne. Nie mam na to dobrej odpowiedzi. Uważam, że zabrakło transparencji i dyskusji, że właśnie nie gdzieś tam właśnie w kuluarach LinkedIna, jak zwykle, ludzie tacy jak ja, którzy brali też udział w tym otwieraniu rynku bankowego na usługi publiczne, stawiają te pytania i sami mają szereg wątpliwości, jak to powinno być zorganizowane, żeby nie powodować takiego związku z kolejnym graczem rynkowym. Ale nie mam na to jeszcze dobrej odpowiedzi, bo też żadne y, rozmowy na ten temat, y, debaty się nie toczą. I no i korzystamy z tego, co mamy. Zastrzegliśmy, bo przestaliśmy się mm -hmm. czuć bezpiecznie. Ale czy dzięki temu czujemy się bezpiecznie w tej przymusowej relacji? No nie wiem, ja nie. Patrząc z perspektywy takiej praktycznej, ja osobiście muszę. Przyznać, że rozumiem też grupę osób, która twierdzi, że to jest utrapienie, można powiedzieć. Tak. Bo no, nie każdy jest cyberowy jak my, że sobie odblokuje ten PESEL zdalnie, tylko no, są seniorzy, którzy chcą się czuć bezpiecznie. Oni tak. są narażeni przede wszystkim na te oszustwa, na wnuczka, na policjanta i tak dalej. Chcą mieć bezpieczne oszczędności, ale też zdajemy sobie sprawę, że są osoby, które. no z różnych względów materialnych korzystają z usług banków typu pożyczki, kredyty mm -hmm. i za każdym razem będą musiały udać się do tego urzędu, żeby to zrobić. Ja też rozumiem taki punkt widzenia, no bo jeżeli ktoś jest cyberowy, no to to jest w porządku, fajne rozwiązanie, ale jeżeli ktoś właśnie typu senior musiałby e, udać się specjalnie do urzędu, no to też tutaj widzę, no widzę ten problem po prostu fizyczny. Do seniorów ta inicjatywa w ogóle słabo dotarła, i w tym sensie pewnie uratują się przed tymi peregrynacjami niepotrzebnymi, ale z, cały czas tkwią w zagrożeniach. A to jest mhm. dokładnie ta grupa, dla której możliwość takiego zablokowania, korzystania z jego danych osobowych. Jest bardzo cenna. To ktoś ostatnio opisywał, że próbował wpisać e, do biku mm. e, kolegę, też już osobę wiekową, a jednocześnie niezwykle podatną na pokusy. Temu panu nie udzielamy żadnych kredytów, mm. pożyczek, ani sprzedaży ratalnej garnków, koców z wełny, ani niczego mm. takiego. I okazało się, że taki prosty sposób ochrony, właśnie wpisanie tego człowieka na zasadzie: proszę nie udzielać mhm. mi żadnych kredytów, ponieważ ja mam samo świadomość i wiem, że jestem absolutnie na to podatny, też wcale nie jest taką łatwą sprawą. Mhm. Poza tym w przestrzeni się pojawiło bardzo dużo takich nieporozumień, typu że jak będę wymieniał kartę kredytową, to trzeba będzie odstrzegać, bo to też jest no, zaciągnięcie dokładnie. kredytu no, po, po prostu. I w efekcie jest dokładnie tak samo luka w komunikacji bardzo podobna do systemu podpisów kwalifikowanych mhm. w Polsce. Jest ich ileś podpis osobisty, podpis zaufany, podpis kwalifikowany. Gro ludzi nie ma pojęcia, kiedy którego może używać. Ja myślę, że gro ludzi nie wie w ogóle, co to jest. <noise> to już pomijam. I tutaj też mamy narzędzie, o którego e, konsekwencje nie mamy kogo spytać, i nie wiemy, jakie one naprawdę będą, więc sporo ludzi się powstrzyma przed decyzją, a pomyślę o tym później. A może się dopytam, kogoś z bliskich, młodszego, doinformuję. I może być za późno. I może być za późno. To tutaj bardzo ważne jest uwzględnienie tego, że my w naszej bańce cyfrowej to jesteśmy naprawdę według różnych badań, maksymalnie dwadzieścia kilka procent ludzi ma kompetencje cyfrowe. Hmm. Czyli ogromna większość ich po prostu nie posiada. Nie posiada ich niemal wcale, a już na pewno nie posiada ich w tym stopniu zaawansowanym, żeby móc swobodnie oceniać skutki swoich różnych decyzji w tym cyfrowym obszarze. I później yy, no, poziom tego niezadowolenia, frustracji, takiego poczucia oszukania, też podejrzliwości w stosunku właśnie braku zaufania, po prostu hmm. do gestorów cyfryzacji. No, będzie rósł zamiast yy, maleć i powodować, że możemy wreszcie spać spokojnie. A może powinno być tak, pani minister, że y, ta usługa zastrzec PESEL jest obowiązkowa, bo ona obecnie jest dobrowolna. I przy, przyglądając się temu tematowi, pojawiły się takie komentarze, że to, jeżeli to ma skutecznie działać i chronić Polaków, to wprowadźmy to obowiązkowo. To trochę jest taka e, powiedziałabym, wtórna kwestia, e, bo e, takie defaultowe zastrzeżenie wszystkim z obowiązkiem odstrzeżenia, jeżeli z możliwością odstrzeżenia, jeśli mam jakiś w tym interes, to oczywiście jest e, możliwe i e, ciekawe rozwiązanie. No, ale to zaraz się podniosą też głosy o ograniczeniu swobody i tak dalej, i tak dalej. I tak naprawdę, no to też powstaje jednak takie zagadnienie, czy tego, tej głębokości ingerencja nie jest już powiedzmy takim uszczerbkiem naszej samodzielności, założeniem, że jesteśmy bo nie bójmy się tego słowa, idiotami, którzy sobie nie radzą, mhm. którzy po prostu domyślnie wymagają opieki państwa. Jak państwo się za, zaczyna nami za bardzo opiekować, to ja się z tego nie cieszę. Ja bym chciała, żeby państwo mnie w jak największym stopniu chroniło i edukowało, ale y, nie w sposób y, odejmujący mi swobodę decyzji w różnych mhm. rzeczach. Trochę tak, jak było też z obowiązkowym zamykaniem dostępu do pornografii i tak dalej. Te tematy, mimo że zupełnie inna waga i inny jakby zagadnienie, to one od dłuższego czasu powracają, jak daleko państwo powinno chronić obywatela i zakładać, że on sobie sam bez państwa nie poradzi. Całe prawo konsumenckie jest w pewnym sensie też Takim prawem e, wynikającym z poczucia, że obywatel może spokojnie popełniać błędy i e, głupstwa robić, bo i tak uda mu się na koniec przerzucić odpowiedzialność na drugie, drugą stronę kontraktu. Gdzieś e, musi być ta granica, do której ja sama za siebie biorę odpowiedzialność, tylko muszę rozumieć, co się właściwie wydarzyło. Jak ja z tym właśnie. Yy, zastrzeżeniem PESEL-u nie do końca wiem, co się wydarzyło i co się kryje za tym rozwiązaniem, no to wybieram według emocji, a moją emocją w tym momencie jest, yy, no, państwo mi mówi, ja już ciebie nie będę strzec, musisz sama się strzec i proszę bardzo, masz tu narzędzie. Czyli rekomenduje pani tą usługę Wydaje mi się, że na ten moment bym rekomendowała, żeby y, ludzie zastrzegali PESEL, ale jednocześnie chciałabym, żeby powstała dyskusja na temat tego, czy jest to od strony samego stricte rozwiązania technicznego najlepsze rozwiązanie, jakie możemy zaproponować. Pani minister, bardzo dziękujemy za rozmowę, a wy pamiętajcie o łapkach w górę, subskrypcji kanału i śledźcie oczywiście nasz, nasz serwis. Dziękuję raz jeszcze. Dziękuję pani minister. bardzo.